Mnie drogie, cudowne, ukochane, wspaniałe pochwiczanki. Obiecałem zdradzić wam wszystkie cztery filary, na których opiera się zdobywanie księcia z bajki. Książę z bajki to jest wyjątkowy facet, wyjątkowy mężczyzna, który pragnie wyjątkowej kobiety. A wyjątkowa kobieta, oprócz tego, że jest ze swojej natury wyjątkowa, to przede wszystkim jest świadoma swojej seksualności, swojego seksapilu. Jest świadoma tego, jak reaguje na jej widok, na nią książę z bajki. I informuję, że podobnie jest z pochwicą. Jeżeli chcesz wyjść na stałe z pochwicy, to konieczne będzie uświadomienie sobie, jak wspaniałym jesteś obiektem zachwytu u mądrego, zdrowego psychicznie, świadomego swojej męskości faceta, który ma oczy po to, żeby patrzeć, uszy, żeby słuchać i dłonie, żeby podziwiać. Podziwiać gładkość twojej skóry, twoje kształty, twoje krągłości, ciepło, dotyk. I aby osiągnąć tę czwartą cechę, do tego potrzebna jest wyobraźnia. Jeżeli chcesz wyjść z pochwicy, to masz uruchomić swoją wyobraźnię. Być świadoma, jak cudownie jest trzymać w dłoniach, trzymać w ramionach, trzymać w rękach taką wspaniałą kobietę jak ty. Jeżeli pojawi się w mózgu u ciebie takie pragnienie, to jesteś na dobrej drodze. A jeżeli się nie pojawi, to znaczy, że powinnaś jeszcze troszeczkę potrenować. I dlatego informuję, że przez wiele lat uczyłaś się, jak zrobić, żeby nie wyszło, to teraz to nie jest tak hop-siup, że ty sobie pomyślisz i ci wszystko wyjdzie. Teraz hop-siup, bierzesz się do roboty, siadasz wygodnie, przymykasz śliczne oczęta i wyobrażasz sobie, jakie to jest cudowne, jakie to jest przyjemne, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest miłe, gdy widzisz błysk w oczach, w prześlicznych oczach księcia z bajki, który patrzy na ciebie nie tylko z zachwytem, ale również z pożądaniem, z pragnieniem. Z radością na to, co za chwilę nadejdzie. Poproszę kawę.